Zanim odniosę się do projektu tej ustawy, chciałabym podziękować panu ministrowi Szwedowi za wygłoszone tutaj wcześniej słowa, które wskazują na to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest jedyną gwarancją i najpewniejszą gwarancją wypłaty emerytur dla emerytów, a także dla pracujących przyszłych emerytów. Nie jest to bowiem powszechna opinia panująca w rządzie. Jak państwo pamiętacie, jeszcze niedawno taki wiceminister Marczuk, który kazał zapinać pasy zarówno emerytom, jak i wcześniej pracującym, którzy po prostu nie otrzymają tych emerytur w przyszłości. Ta osoba zajmowała się między innymi emeryturami o charakterze kapitałowym, czyli tak zwanym PPK i przekazaniem pieniędzy z otwartych funduszy do OFE. I prawdopodobnie był to jeden ze sposobów jakby przekonania pracujących, żeby tam lokowali swoje oszczędności. Ale powiem tak, jedynym rzeczywiście zakładem, który wypłaca w Polsce emeryturę dożywotnią, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I jest to Zakład Ubezpieczeń, który także waloryzuje sprawiedliwie tą emeryturę. Raz lepiej, raz gorzej, w zależności od sytuacji ekonomicznej, od której naprawdę nie można oderwać swoich tutaj opowieści na temat tego, co zrobiliśmy my, a co poprzednicy. Nie jest bowiem tak, że to jest sytuacja liniowa i co roku musimy o ten sam procent podnosić emeryturę. Sam wskaźnik mówi o tym, że zależy ten wskaźnik waloryzacji od wzrostu wynagrodzeń i od inflacji. Jeżeli rząd rozhula zbyt mocno inflację, która właśnie zjada dochody emerytów, tych, którzy zarabiają najniżej, no to jest absolutnie jasne, że te wskaźniki powinny rosnąć. No to jest absolutnie jasne. Jeżeli działamy w innej sytuacji, kiedy inflacja jest niska lub wręcz jest deflacja, jasne jest, że te dochody po prostu rosną, rosną wolniej. Ja już wcześniej wspominałam, że waloryzacja powinna być wyższa nie tylko z tego względu, że rosną dochody, chociaż one bardzo wpływają na niskie emerytury, ale również z tego względu, że mamy do czynienia z niskimi emeryturami, które pozbawione są już kapitału początkowego i które po prostu będą niższe. Rząd musi coś z tym zrobić. Ja na to zwracam tutaj panu ministrowi także uwagę. Ale ponieważ waloryzacja tych świadczeń jest absolutnie konieczna, będziemy za tym, żeby uchwalić tą waloryzację zaproponowaną tutaj przez rząd, który tam umieścił te sumy w budżecie. Oczywiście nie chcę powtarzać w kółko tego, że ilość pieniędzy wydana na tą waloryzację kwotową, no, w porównaniu z innymi mniej ważnymi wydaje się wydatkami, no, tutaj już ta słynna telewizja, mogłaby podnieść tą waloryzację wyżej. No ale rząd wybrał taki priorytet. Uznał, że tu ona może być niższa, a powiedzmy tam trzeba uzupełnić te dochody wyżej. Ponieważ rząd planuje ten budżet i lepsze jest to niż nic, to będziemy głosowali za przyjęciem tej waloryzacji. Ale jeszcze raz przypominam, bardzo istotne jest, żeby zabrać się za to stosunkowo szybko, w sposób systemowy. Kilka lat temu pracowaliśmy nad takim systemem, który z jednej strony podnosiłby najniższe emerytury, a z drugiej także gwarantował wartość tych emerytur, które po prostu są wyższe. To była tak zwana waloryzacja naprzemienna. Jednego roku bardziej kwotowa i podnosząca najniższe emerytury, drugiego roku bardziej procentowa, czyli gwarantująca te emerytury emerytom, które po prostu były wyższe, żeby one również nie traciły siły nabywczej. I po prostu daję państwu pod rozwagę taki system. Może praca nad takim systemem wspólnie, do której państwo zresztą tutaj tak zachęcacie, dałaby jakieś dobre rezultaty, żeby pogodzić te dwie strony. Jeszcze raz mówię, będziemy głosowali za, ale bardzo prosimy o to, żeby to nie były puste słowa jakiejś współpracy i połajanki, tylko rzeczywiście wyciągnięcie ręki do opozycji i wspólna praca nad systemem emerytalnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo.